na spotkaniu zorganizowanym w związku z planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Plany dotyczą drogi ekspresowej S5. Jeden z wariantów zakłada przebieg przez tereny Sołeckie, Kwałtowo, Szlajeckie i Ruda. Zebraliśmy się tutaj, aby przedstawić Państwu prawdziwe informacje na temat aktualnych prac projektowych oraz żeby wyrazić swój sprzeciw przeciwko temu wariantowi. Są dostępne warianty, wiemy o tym, które nie kolidują w znacznym stopniu, tak jak wariant fioletowy, w przyrodę i też w nasze okoliczne domy i nasze zagrody. Witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Jest tutaj z nami pan Andrzej Rodziewicz, wójt gminy Grudziądz. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Pan Marcin Dziadzio, starosta powiatu grudziąckiego. Pani Hanna Komodzień, przewodnicząca Rady Gminy. Pan Piotr Warteka, wiceprzewodniczący Rady Gminy i sołtys Lądowarza. Jestem sołtysem Rudy. I witam panią Natalię Bukowską, panią prezes Stowarzyszenia Ruda Zielona Przystań. Na początek chciałbym przekazać głos przewodnikowi PTTK, panu Jarosławowi Gutmanowi, który w kilku zdaniach opowie nam o walorach przyrodniczych i turystycznych, przez które miałaby prowadzić droga ekspresowa S5. Zapraszam. Jestem przewodnikiem PTTK z Grudziądza. Jestem także współtwórcą z Natalią, znajomymi Stowarzyszenia Ruda Zielona Przystań. Postaramy się bronić tych terenów Rudy, terenów zielonych przed tym wariantem, który niespodziewanie tylko 2 tygodni został nam przedstawiony do opinii publicznej. Taka krótka charakterystyka tego terenu. Teren zielony, mamy tutaj orły, dużo sosów, także winki. Bardzo ciekawym terenem jest takie miejsce w Państwa okolicy, tak zwany wybuch artezyjski. Ja sobie tak osobiście nie wyobrażam nad tym miejscem, nad takim ciekawym geologicznym tworem budować drogę. Po prostu tam są zbiorniki podziemne w tym miejscu. Będziemy się starali jako stowarzyszenie zaprosić tutaj firmę, która firma ma 30 miesięcy na tak zwane stadium rozpoznawcze tych terenów, czyli każdy wariant będzie analizowała za i przeciw, czyli domy, lokalizacje, co się na tych lokalizacjach znajduje. Na pewno zaprosimy tą firmę, przejdziemy się każdym wariantem, pokażemy walory i będziemy się starali, że po prostu ani wariant ten przez Rudę, prawdopodobnie z tego co wiem, wariant biały też jest odrzucony. Będziemy się starali albo wariant przez Sarnowo, albo zawrzemy szyki z miastem. Będziemy się starali, żeby był wariant północny z budowaną nową przeprawą morską łączącą Wallubię, Nowe Marzy z tą przeprawą, bo wtedy droga wariantem północnym przebiegnie. Tak pokrótce. Proponuję taką formę dyskusji zadawania pytań, że jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jakieś pytanie, proszę podnieść rękę, podejdziemy z mikrofonem, umożliwimy Państwu wypowiedź. Może teraz poproszę o głos pana Andrzeja Rzewicza, bo tak nie wiem. Dzień dobry Państwu, ja jestem Andrzej Rzewicz. Dla tych, którzy mnie nie znacie. Kilka słów historii. Mianowicie, jak Państwo widzicie, temat budowy drogi S5
wielu lat przez mieszkańców gminy Grudziądz gwałtowane. Przypomina mi się bodajże przed 3 laty delegacja mieszkańców Białegoboru, pojawiła się u pana wojewody Kujawskiego Pomorskiego z propozycją wyeliminowania tak zwanego wariantu zielonego. Jakbyś kolego to mógł pokazać wariant zielony. I to był wariant, który tak naprawdę, o którym my wszyscy wiedzieliśmy, że on ma być realizowany na wejście do Grudziądza. W rozmowach z panem wojewodą ci mieszkańcy usłyszeli, że na pewno ten wariant nie będzie realizowany. Mamy tutaj jednego z przedstawicieli ówczesnej delegacji. Pan Ryszard Skupia, który jest z nami, był obecny wówczas u pana wojewody i na własną uszy słyszał, że ten wariant nie będzie realizowany. W międzyczasie, drodzy państwo, pojawiło się kilka innych wariantów. Jest to wariant czerwony i wariant fioletowy. One cały czas ewoluują. Ja to tak ująłem, ewoluują. Bowiem trakt przedstawia propozycję przejścia przez teren gminy Grudziądz z wariantem zielonym i wariantem fioletowym. W naszej ocenie Urzędu Gminy Grudziądz, Wójta Gminy Grudziądz i Rady Gminy Grudziądz niedopuszczalnymi wariantami, które nie mogą być zrealizowane w naszej ocenie. Tylko wariant czerwony tak naprawdę zasługuje na jakąkolwiek uwagę ze strony nas, mieszkańców, pomijając tereny cenne przyrodniczo i przede wszystkim tereny, które są urbanizowane. Ja też państwa nie wyobrażam sobie, żebym na ten moment Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mając świadomość takiego społecznego zaangażowania, przybrała do realizacji wariant, czy to zielony, czy to wariant fioletowy. Mówię stanowcze nie tym wariantom i będę wraz z radnymi gminy Grudziądz optował za tym, żeby został wprowadzony do dalszych prac trywialnych, czyli do STEŚ-u, ten wariant czerwony. Muszę też państwu powiedzieć, że z przykrością stwierdzam, iż nie ma wziętego pod uwagę wariantu tak zwanego południowego, przepraszam, północnego, który zakładał wybudowanie mostu po północnej stronie lub też, znaczy miasta Grudziądza lub też gminy Grudziądz, bo nie wiemy o czym mówimy. My mówimy o hipotetycznym przebiegu wariantu północnego. Tego wariantu nie ma. On nie został wprowadzony pod umowę na STEŚ, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z firmą Trakt, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuje to Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe. Tego wariantu nie ma. Mogę państwu powiedzieć, że z informacji, które uzyskałem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jest to wariant kosztochłonny, który nie wzięła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pod uwagę. Myślę sobie też, drodzy państwo, że ważne jest, aby dzisiaj państwu powiedzieć, że w dniu dzisiejszym rano odwiedziłem pana dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pana Sebastiana Borowiaka, kazał państwa pozdrowić wszystkich zebranych na dzisiejszym spotkaniu i powiedzieć, że na pewno pod uwagę zostanie wzięte stanowisko społeczne. Chcę też państwu powiedzieć wyraźnie, że nie jesteśmy na etapie konsultacji społecznych. Jesteśmy na samym początku STEŚ-u, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe. Ale ważne jest to, aby wybrzmiało nasze stanowisko w dniu dzisiejszym, przed tymi konsultacjami. Chcę też państwu powiedzieć, że do 22 kwietnia, czyli do tego piątku, jednostka samorządu terytorialnego ma wysłać do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informację o przebiegu, który w ocenie jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójta jako organu wybranego przez państwa gremialnie, ma podjąć tą decyzję. Oczywiście wybieramy wariant czerwony, jeżeli mogę prosić kolegę o wskazanie tego wariantu czerwonego. To jest wariant trzeci, jak państwo widzicie na mapie. On omija cenę przyrodniczą, tereny siedliskowe, tereny naszych mieszkańców, czy tereny zurbanizowane. Także jako jednostka samorządu terytorialnego wskażemy ten wariant czerwony. Ważne jest też, drodzy państwo, to, co zostało uchwalone w dniu 31
bieżącego roku przez Radę Gminy Kłodzic, reprezentowaną tutaj przez panią Hannę Kołodzik i pana Piotra Partego. Bowiem, pozwólcie państwo, że ja w kilku słowach przytoczę słowa tej uchwały, która za momencie zostanie wysłana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i do wszystkich instytucji, które współpracują z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo mówimy również o Ministerstwie Infrastruktury. Pozwólcie państwo, że przytoczę słowa tej uchwały, dobrze? Uchwała z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie poparcia budowy linii ekspresowej z Mielca. Paragraf pierwszy. W związku z trwającym procesem projektowym dotyczącym budowy linii ekspresowej z Mielca, Rada Gminy Kłodzic popiera realizację tej inwestycji jako jednej z kluczowych tras mających znaczenie dla dalszego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, a także gminy Kłodzic. I niezaprzeczalnie wszyscy się z tym zgadzamy, że S5 jest to przyszłość dla nas, dla naszego regionu. W paragrafie drugim mamy następujące sformułowanie. Rada Gminy Grudziądz popiera prowadzenie dalszych prac planistycznych w oparciu o przedstawioną przez Biuro Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego TRAK koncepcję obejmującą wariant trzeci przedstawiony na planie orientacyjnym. Jako alternatywę Rada Gminy rekomenduje opracowanie nowego wariantu prowadzenia trasy przewidującego wykonanie nowej przeprawy przez rzekę Wisłę oraz poprowadzenie go przez teren niezurbanizowany. Także Rada Gminy Grudziądz popiera też ten korytarz, którego nie mamy dzisiaj, jak gdyby, który nie został wzięty pod prace studialne. Wariant północny z mostem po stronie północnej. I paragraf trzeci. Rada Gminy Grudziądz zdecydowanie sprzeciwia się realizacji przebiegu drogi ekspresowej według wariantu drugiego przedstawionego w dokumencie, o którym mowa w paragrafie 2 niniejszej uchwały, prowadzonym przez południowy teren Gminy Grudziądz. Realizacja tego niekorzystnego wariantu prowadziła przez tereny mocno zurbanizowane i wiązałaby się z koniecznością przeprowadzania wywłaszczeń. I to mówimy, drodzy państwo, o wariancie, który ewoluował. On ewoluował, ponieważ w międzyczasie pojawił się kolejny wariant, wariant fioletowy. Tak więc nasze stanowisko jako jednostki samorządu terytorialnego, wójta jako organu, będzie jednoznaczne. Wariant czerwony, oczywiście, który będzie również, proszę państwa, przebiegał na pewnym odcinku od 88 kilometra w korytarzu pomarańczowym. Proszę zwrócić uwagę. Ponieważ jeżeli spojrzymy całościowo na wariant czerwony, to znowu wchodzimy w teren gminy Grudziądz, w tereny zurbanizowane, czyli miejscowość Tużnicy. I to też mieszkańcom Tużnic się nie podoba. Chcę też państwu powiedzieć, że no, to jest istotne. Było dużo czasu na wybudowanie tej drogi S5. Pamiętacie państwo, że procedowana była ta projektowanie tej drogi już w roku 2010. Skąd o tym wiem? Bo jestem w posiadaniu studium sieciowego i tu jest napisane u dołu tego studium Warszawa, sierpień 2010. A mamy 2022, czyli 12 lat temu już były koncepcje zawarte. I tych koncepcji jest zdecydowanie więcej. One nie ograniczają się tylko do korytarza południowego, który zawiera trzy warianty w kolorach zielonym, pomarańczowym i czerwonym, zielonym, fioletowym i czerwonym, tylko zawiera się do wielu innych wariantów w korytarzu północnym i w korytarzu południowym. W mojej ocenie byłoby to sprawiedliwe, gdyby pod uwagę do dalszych prac studialnych firma Trakt wzięła pod uwagę również ten wariant północny, z mostem północnym. Byłoby to sprawiedliwe dla mieszkańców gminy Grudziądz. Dlatego, że do dalszych prac przewidziano tylko i wyłącznie ten korytarz, o którym cały czas mówimy, czyli południową stronę gminy Grudziądz z trzema wariantami. Także z mojej strony to wszystko, co wiem. Pewnie, jeżeli nasuną się jakieś pytania z państwa strony, postaram się odpowiedzieć. Chcę też państwu powiedzieć, że rozmawiałem dzisiaj z panią poseł Anną Gębicką, która wyraźnie wspomniała o tym, że konsultacje społeczne będą prowadzone przez firmę Trakt i każdy z mieszkańców będzie miał prawo wypowiedzieć się publicznie pod kątem realizacji tejże inwestycji. Także na pewno STEŚ, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe prowadzone przez firmę Trakt,
gdzie inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zakłada, i to jest obligatoryjne, aby rozmawiać z mieszkańcami na temat przebiegu tychże wariantów. To tyle z mojej strony. Pozwolę sobie przekazać głos panu sołtysowi Makowskiemu. Ja tylko dopowiem do tego, co powiedział pan Andrzej, że dzisiaj o godzinie 11 wspólnie z panią prezes stowarzyszenia, panem Grzegorzem Turek, panem radnym miasta Grudziądza, Mariuszem Żebrowskim, Pawłem Napolskim, spotkaliśmy się z posłem Tomaszem Szymańskim w biurze, ponieważ pan poseł nie może być z nami o tej godzinie na tym spotkaniu. Przekazaliśmy nasze argumenty, te, które wybrzmiały tutaj już dzisiaj na tej sali. Udało się, znaczy nie trzeba było wcale pana posła do tego przekonywać. Widzi i rozumie tak samo jak my potrzebę ochrony ważnych przyrodniczo miejsc oraz poprowadzenia trasy S5 obszarami o mniejszym zaludnieniu, mniejszej zabudowie. Również dzisiaj telefonował do mnie pan senator Ryszard Bober, do którego również zwróciliśmy się z prośbą o pomoc w tej sprawie, aby chronić nas przed wariantem fioletowym. Również powiedział, że jego zdaniem z tych obecnie zaprezentowanych trzech wariantów wariant czerwony jest kompromisem, dobrym kompromisem. Oczywiście on może jeszcze ewoluować. Tak jak wspomniał pan wójt, wysłaliśmy zaproszenie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Bydgoszcz i oddział Olsztyn. Z oddziału Bydgoszcz otrzymałem odpowiedź, że na tym etapie wszystko jest jeszcze możliwe, warianty i przebiegi mogą się zmieniać. W odpowiednim czasie, w drugiej połowie roku będą oficjalne spotkania i konsultacje prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z samorządami. My już sygnalizujemy zarówno inwestorowi, jak i firmie projektowej Trakt, że nie zgadzamy się na jeden z zaproponowanych wariantów, żeby nie tracić czasu, nie czekać do tych konsultacji, które będą w drugiej połowie roku, tylko żeby inwestor szukał kolejnych dobrych wariantów przebiegu trasy S5. Wybrzmiało tutaj również takie zdanie, że był wariant z mostem, nowym mostem, nową przeprawą na rzece Wiśle po północnej stronie miasta Grudziądz i gminy Grudziądz. Też wiem na ten temat sporo, no niestety on jest najbardziej kosztowny. Jest droższy od tych zaprezentowanych tutaj trzech wariantów o 2 miliardy złotych. Niestety, patrząc przez pryzmat pieniędzy, to jest bardzo dużo, ale patrząc przez pryzmat czasu 20 chociażby lat, bo mówimy tutaj, że ta droga miała być wybudowana i oddana w roku 32, to patrząc w perspektywie 20 lat, 25 lat, ta nowa przeprawa na Wiśle, ona by się po prostu zwróciła kilkukrotnie. Uwolniłaby nowe tereny, które mogłyby zostać przeznaczone pod inwestycje. Inwestycje to nowe miejsca pracy, rozwój i rozbudowa zarówno gmin, jak i miasta Grudziądza. Niestety na chwilę obecną ten wariant nie jest procedowany. Czy ktoś tutaj jeszcze może, sołtys Waldowa Szlacheckiego, bardzo proszę. Dzień dobry, drodzy państwo, witam wszystkich. Nie wszyscy wiedzą, nazywam się Piotr Parteka.
Jestem mieszkańcem Wodowa Szlacheckiego, sołtysem i jednocześnie radnym gminy Grudziądz. Jako radny gminy Grudziądz również sprzeciwiamy się bardzo wariantom dwóm, czyli wariantowi fioletowemu, a także wariantowi zielonemu. Wariant popieramy wariant czerwony, a najbardziej byśmy byli za wariantem w części północnej, tak jak tu przedmówca mój Tomek powiedział przed chwilą, byłoby to bardzo ważna sprawa, gdyż powstałaby nowa przeprawa mostowa, gdyż wiecie Państwo w tej chwili, jak most się korkuje, a za 10 lat to już w ogóle będziemy stać chyba w grupie jeszcze, żeby już korek będzie do grupy sięgał w powszednie dni. A jeśli przyjdzie jakieś tam godziny szczytowe albo nie daj Boże coś się stanie na moście autostradowym, to jeszcze pewnie dalej. Dlatego mówię, jesteśmy przeciwni tym dwóm wariantom, popieramy czerwony, ale najbardziej zależałoby nam na wariancie północnym z tego względu, że powstałaby nowa przeprawa mostowa na rzece Wiśle. To tyle, dziękuję. Ja tylko powiem taką rzecz. Oczywiście podsumuję, że jesteśmy przeciwni kanałowi i temu wariantowi zielonemu. Przeciwko wariantowi według koloru fioletowego. Cały czas z panem wójtem i radnymi idziemy tą drogą, żeby jednak wrócił ten wariant według kanału północnego, czyli z budową tego mostu, który w ocenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowanie jest najdroższy, ale jak wiemy, bo znamy most, który idzie przez Wisłę, jakie parametry są i jak ciężko czasami się poruszać, a jeżeli jest jakaś awaria czy kolizja, jest blokada przez kilka godzin. O czym jeszcze powiem? Pan wójt już wspominał o tym, że 31 marca wywoływaliśmy uchwałę intencyjną, gdzie mówiliśmy o moście, mówiliśmy o zdecydowanym proteście, jeżeli chodzi o ten kolor zielony. Tu też wybrzmiała informacja, że wariant według koloru czerwonego, on jest dynamiczny. W jednym opracowaniu biegnie przez Rudę, w drugim opracowaniu omija miejscowość Rudę, czyli omija gminę Grudziądz. Rozmawiałam dzisiaj z wójtem Jackiem Zyglewiczem, ponieważ zwracano nam uwagę, że radni podjęli uchwałę intencyjną z niekorzyścią dla mieszkańców Rudy. Słuchajcie, jest to uchwała intencyjna. Będziemy, jeżeli będzie taka konieczność, będziemy wywoływać ją po raz kolejny, ale tak jak rozmawialiśmy z panem wójtem Jackiem Zyglewiczem, musimy mieć punkty odniesienia, które będą stałymi punktami, a nie elastycznymi, że raz są, a raz ich nie ma. Więc żeby tutaj nie było niejasności, zapewniam Państwa, że radni będą tak decydować w swoim głosowaniu, że będzie to korzystne dla mieszkańców naszej gminy. To tylko tyle i dziękuję za wysłuchanie. Także naprawdę wszystko jest bardzo dynamicznie. To są najświeższe informacje z 5 kwietnia. Pojawił się wariant czerwony poniżej wariantu fioletowego. W wersji przesłanej 27 stycznia wariant czerwony pokrywał się z wariantem fioletowym. Przebiegał przez te tereny Wałdowa i Rudy. To prawda. Czy ktoś z Państwa ma może jakieś pytania? Chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Pan Marcin Dziado, starosta powiatu grudziąckiego. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Chciałem przeprosić, że nie ma Pana starosty. Marcin Dziado, wicestarosta grudziącki. Pan starosta nie mógł uczestniczyć osobiście, natomiast upoważnił mnie do tego, aby tutaj reprezentować powiat grudziącki. Chciałem Państwu podziękować za tą inicjatywę, panu sołtysowi i mieszkańcom za spotkanie, za to, że dbacie o swoje, o to, żeby tutaj udało się rozstrzygnąć ten korytarz, który został po tej stronie gminy Grudziądz i powiatu grudziąckiego zaplanowany. Firma, która opracowuje, firma Trakt, wykluczyła w tej chwili ten wariant północny, jeżeli chodzi o korytarz, natomiast jeżeli chodzi o rozwiązania, rzeczywiście tu są w tej chwili 3 warianty. Na spotkaniu online pan starosta prosił o wykreślenie właściwie już wariantu drugiego, czyli tego zielonego, ze względu na to, że idzie przez tereny mocno zurbanizowane, gdzie by doszło do wyburzeń, gdzie niektórzy mieliby pod domem tą ekspresówkę.
No idzie też przez tereny środowiskowo aktywne, nazwijmy to, które są dla spożytkiem dla społeczeństwa. Podobnie jest tutaj, jeżeli chodzi o tą część wariantu południowego za Wałdowem, czyli ten czerwony, to on rzeczywiście omija te środowiskowe trudności, nazwijmy to, bo fioletowy byłby ze szkodą, nie tylko dla państwa, ale i dla środowiska naturalnego. W związku z tym jak najbardziej liczymy na to i wspieramy tą inicjatywę, aby to był wariant czerwony. Oczywiście z drobnymi modyfikacjami później, bo wójtowie, chciałem państwu przekazać, i burmistrzowie poszczególnych gmin powiatu grudziąckiego są za tą wersją tutaj południową. Wójt gminy Grudziądz, jak podkreśla, jest to szansa rozwoju. Być może gdyby była strona północna, też by była, jeżeli chodzi o gminę Grudziądz, natomiast no nie ma zbytnio zainteresowania tutaj gminy Roguźno, jeżeli chodzi o tą północną część. W związku z tym włodarze gminy Świecie nad Osą, Radzyń Chełmiński i Gruta są jak najbardziej zadowoleni, że idzie ten projekt wariantu drugiego, czy trzeciego, czy pierwszego stroną południową. Oczywiście zmienia się on dalej w zależności jaka gmina i tak dalej, ciągnąc się przez nasze województwo i kolejne. My jesteśmy jak najbardziej zainteresowani naszym powiatem. W związku z tym ten wariant czerwony wydaje się w tej chwili być najlepszy. Proponowali wójtowie, burmistrzowie drobne modyfikacje, tak aby też oczywiście bronić swoje miejscowości, podobnie jak tutaj wójt gminy Grudziądz. Oczywiście mam nadzieję, że to się uda. Jak będzie, jak pan wójt podkreślał, te konsultacje społeczne jeszcze będą. Na chwilę obecną to już jest, że tak powiem, inicjatywa, która wyprzedza to wszystko, dlatego też cieszę się, że taka jest duża aktywność i że możemy tutaj wspólnie w tej sprawie podyskutować. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Ryszard Biskup. Jak byłem na tym spotkaniu z wojewodą, jestem inżynierem budownictwa i moim zdaniem te wszystkie warianty, które tutaj mówię, które mamy tutaj południowe, są bez sensu. Miasta dróg nie projektuje się na 10, na 20 lat, tylko na 50, na 100 lat. Jedyny logiczny wariant to jest wariant północny. Dlatego, że tutaj wprowadzamy ruch na autostradę A1 po to, żeby po paru kilometrach z powrotem z tej autostrady to sprowadzić. Czyli zagęścimy, ta autostrada się już zapycha w Toruniu, a teraz będzie się zapychała w Grudziądzu i w Marzu. Z całej zachodniej Polski, właściwie południowo-zachodniej, ten ruch na Mazury chcemy wprowadzić na kilka kilometrów na autostradę i potem puścić to z powrotem tą naszą Eską. W zasadzie to jedyny sensowny wariant to jest pójście na północ Grudziądza, zrobienie nowej przeprawy. I nie jesteśmy bogatym krajem, żeby nas było stać na takie rozwiązania prowizoryczne, jak to wejście na autostradę, zejście z autostrady. Niedawno podawano w prasie, że mamy zaoszczędzone 11 miliardów budżetowych. No więc może uszczknąć z tych 11 miliardów te 2 miliardy i zbudować jednak ten most. No co to jest, jeżeli to i tak jest inwestycja rozłożona na 10 lat, prawda? Nie wiem, moim zdaniem miasto Grudziądz w ogóle tutaj nic nie robi, a dla niego, tak samo jak dla gminy, ten most północny, to jest jakieś złapanie jakiegoś oddechu, uruchomienie wszystkich tych terenów na północ, tych pól i tam możliwości jakiegoś inwestowania. Dlatego jest wtedy wyjście na Kwidzyn, jest wyjście na Warlubie, no i później jak będzie jeszcze tutaj dodatkowo leciała ta linia szybkich kolei, to też ona tam gdzieś będzie przebiegała. I uważam, że powinniśmy jakąś tam uchwałę podjąć, która by zobligowała, albo przynajmniej wskazywała, że jedynym rozsądnym wyjściem to jest przejście północne. Panie Ryszardzie, ale był pan na spotkaniu z wojewodą. Jakie stanowisko wojewody było? Bo panów było pięciu bodajże, o ile mi pamiętam. Było nas tam pięciu, wojewoda mówił o tym, że my byliśmy wszyscy praktycznie tutaj z Białego Boru drugiego, no i optowaliśmy za tym wariantem jakimkolwiek, albo południowym, albo północnym. Oczywiście bardziej
logiczny byłby wariant północny. No, wariant ten, który prowadzi przez Biały Bór, to jest kompletnie bez sensu, bo to jest setka czy 200 domów do rozbiórki, prawda? W tej chwili, no, ja pracuję w starostwie i wydajemy pozwolenia na budowę, to głównie pozwolenia na budowę to wydajemy Ruda, Mały Rudnik, Wałdowo i Biały Bór, prawda? I teraz chce się przez te domy nowe, które mają 5-10 lat, puścić drogę. No to moim zdaniem, no przynajmniej wojewoda wtedy mówił, że no to nie będzie tam, nie pójdzie, będą rozważać inny wariant. A jakie zdanie wojewody było? Ja już teraz, Andrzej, nie pamiętam, ale zdanie wojewody było takie, że właśnie, że no powinniśmy tam walczyć i tak dalej. Ale omijać generalnie tereny zurbanizowane. Omijać tereny zurbanizowane, bo to są koszty społeczne. Oprócz tych kosztów, to wcale nie jest tak, że ten most będzie droższy, bo jak zaczniemy obliczać koszty wywłaszczenia, koszty rozbiórki tych domów, się okaże, że wcale ta inwestycja z mostem na północy to nie będzie droższa o 2 miliardy, tylko będzie może droższa o miliard, a może o 500 milionów. Ruchu na autostradę A1, gdzie od węzła w Nowych Marzach, gdzieś do nowego węzła w Sarnowie, ten ruch miałby z Eski prowadzić autostradą A1. Ci, co mieszkają w Rudzie, w Wałdowie, często słyszą syreny straży pożarnej. Wiemy, jak często wyjeżdżają nasi strażacy do wypadków na autostradzie, właśnie na tym odcinku tutaj, tak zwanej Góry Klęczkowskiej. Więc każdy wypadek, zwiększenie ruchu, to jest większe prawdopodobieństwo wypadków, tak? I w tym momencie mamy zablokowane dwie główne drogi, autostrada A1 prowadząca z północy na południe i SK z zachodu na wschód, tak? Dlatego wariant północny z mostem eliminuje to niebezpieczeństwo. Również tutaj muszę powiedzieć, że na dzisiejszym spotkaniu, w którym uczestniczyło dwóch radnych miasta Grudziądza, również padał temat mostu po północnej stronie Grudziądza. Także coś w tym temacie również się dzieje. Tak jak tutaj było wspomniane, samorządy mają czas, nie wiem czy akurat dotyczy to też miasta Grudziądza, ale na pewno tutaj naszego samorządu mają czas na odpowiedź do 22 kwietnia. Na tym etapie uważamy, że jeszcze no nic nie jest straconego, nic nie jest przesądzonego. Jeżeli wszyscy wspólnie, razem byśmy wypracowali jedno stanowisko, mówię tutaj gmina Grudziądz, gminy powiatu grudziąckiego i miasto Grudziądz, i wszyscy byśmy lobbowali na wariant z mostem po północnej stronie, to nasz głos byłby na pewno słyszalny. Tak jak każdy pojedynczo gdzieś tam mówi o tym moście, no to ten głos nie trafi do Warszawy, do ministerstwa. Tylko razem, wspólnymi siłami możemy coś zdziałać w tym temacie. Czy ktoś z Państwa chciałby? Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja czuję się też w obowiązku Państwu powiedzieć o tym, że nie możemy po dzisiejszym spotkaniu czuć jakiegokolwiek komfortu psychicznego, że wariant zielony lub też wariant fioletowy nie zostanie wprowadzony w życie. Ja chcę wyraźnie o tym powiedzieć. Musimy mówić wszyscy jednym głosem. Tak się dzieje w Urzędzie Gminy Grudziądz i zachęcam, żeby stowarzyszenie, które reprezentuje Pani, wysłało również odpowiednie pismo z odpowiednią treścią do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jednym z elementów, właściwie z podstawowych informacji o inwestycji, ja pozwolę sobie przytoczyć też Państwu słowa z tejże prezentacji, która miała miejsce tydzień temu, która była zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Przedostatni punkt. Minimalizacja ingerencji w obszary zabudowane i zurbanizowane, rejon Grudziądza oraz ograniczenie konieczności w oburze budynków. To są argumenty przedstawione przez samą Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. I punkt ostatni, bardzo istotny z perspektywy stowarzyszenia, które się zawiązało na okoliczność chronienia tych zasobów środowiskowych. Minimalizacja negatywnego wpływu trasy S5 na obszary przyrodnicze i środowisko. To jest ostatni punkt, proszę Państwa. W związku z tym mówienie jednym głosem w tym przypadku, czyli wyeliminowanie wariantu zielonego, wariantu fioletowego, to jest dla nas na ten moment priorytet. Tylko wariant czerwony i ewentualnie do dalszych prac studialnych wariant północny wchodzą w grę. Dlaczego mówimy o wariancie północnym? Bo pewnie Państwo też się zastanawiacie. Ponieważ wariant północny pewnie części mieszkańców strony północnej przeszkadzałby. Mówimy tu o mieszkańcach Parski i Nowej Wsi. Ale nie ingerowałby w tereny zurbanizowane. Tam nie doszłoby do żadnych wyburzeń. Mówimy o wale wstecznym rzeki Osy do miejscowości Parski. Kojarzycie Państwo, że to jest szerokość pól. Prawda? I można te tereny odpowiednio zagospodarować przy założeniu, że nie doprowadzimy do ingerencji jakiejkolwiek w środowisku. Przecież po stronie północnej mamy zjazd z autostrady, mamy most autostradowy. Nikt mieszkańców wtedy nie pytał po stronie południowej, czy chcą tego mostu, czy też nie chcą tego mostu. Dzisiaj mamy ten most i on jest zrealizowany. Na terenie gminy Grudziądz po południowej stronie gminy jest droga, autostrada A1. Dlatego zakładamy scenariusz i o tym radni stosowną uchwałę podjęli, aby do dalszych prac studialnych włączyć alternatywę pod tytułem budowa przeprawy północnej. Przeprawy północnej. Jeżeli ktoś używa argumentu merytorycznego pieniędzy, to nie jest żaden argument, drodzy Państwo. I to, co kolega Ryszard wyraźnie powiedział, nie liczymy na 10, 5, 10, 15, 20 lat. Najmniej 50, 60. W tym opracowaniu z 2010 roku mówimy o tysiącach pojazdów przejeżdżających autostradą. Ja chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli dojdzie do otwarcia tego odcinka, zresztą już teraz widzimy, że wybudowanie odcinka S5 z Bydgoszczy zwiększyło przepustowość autostrady A1. Jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia drogowego na tym odcinku mostowym, do którego jako Ochotnicza Straż Pożarna gmina Grudziądz wysyła OSP, Ochotniczą Straż Pożarną Szynek i Ochotniczą Straż Pożarną Ruda, to zwiększy nam się ilość interwencji tam. I ten wariant, no, na moje to nie ma racji bytu. I dla mnie nie jest argumentem merytorycznym poniesienie kosztów. Bo kiedyś mi jeden mądry człowiek powiedział: młody człowieku, jak przeskoczysz przez barana, to i przeskoczysz przez barani ogon. Jeżeli inwestycja cała ma kosztować hipotetycznie 15 miliardów złotych, to co to jest 3 miliardy? To co to jest w skali całej Polski 3 miliardy? Przecież ten odcinek ma, drodzy Państwo, prowadzić do Olsztyna i na północny wschód naszego kraju. I dołączać ma się do tej tak zwanej Via Baltiki, która ma lecieć w kierunku krajów tak, bałkańskich. Jeżeli to ma mieć rację bytu, to niech ktoś usiądzie i zdecydowanie pomyśli. I nasz głos na tym etapie jest słyszalny, zaznaczam, jest słyszalny w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ja po dzisiejszym spotkaniu zdecydowanie wiem o tym, ponieważ też dostaję tak zwane OPR. Co tam wójt wymyśla? Nie, mówię panie dyrektorze, wójt nic nie wymyśla. To mieszkańcy widzą, co się dzieje, że te warianty nagle stają się elastyczne. Nie ma zgody wójta gminy Grudziądz, rady gminy Grudziądz, samych mieszkańców, przedstawicieli poszczególnych sołectw na realizację wariantu zielonego i wariantu fioletowego. Ewentualnie wariant czerwony, ale proponujemy do dalszych prac studialnych ten wariant północny. I to wszystko. Nic prostego. Nic skomplikowanego. Wszystko proste, przepraszam. Kiedy będziemy wiedzieli dokładnie, który wariant zostanie wybrany? Bo ja wiem, że perspektywa jest
tam 32 tam któryś rok, tak? Ale byłam na swoje domy, też chciałam podjąć taką decyzję, rozbudowywać się, rozbudowywać, remontować, nie remontować. Chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest ostateczna decyzja, bo ta sprawa się ciągnie od 2010 roku i co jakiś czas wypływa, i co jakiś czas usłyszymy jako mieszkańcy, że nie, nie, państwa to nie będą ominięte, a potem pojawiają się kolejne pływające warianty i co chwilę są zmiany. Chciałam po prostu wiedzieć, kiedy będzie ostateczna decyzja. Zazwyczaj jest tak, że się mówimy do końca tego roku, prowadzi państwo wariant. I jakby to już jest któryś raz wspomniał. Ze strony gminy Grudziądz zaznaczam, nigdy nie było informacji, że ktokolwiek, cokolwiek ominie jakąkolwiek nieruchomość. Zawsze byliśmy czujni i za każdym razem podkreślaliśmy to, że dzieją się różnego rodzaju rzeczy. Przykładem może być wizyta 3 lata temu delegacji z Białegoboru, proszę Państwa. I decyzja dotycząca STESiU, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, czyli opracowania, które ma być wprowadzone w życie w roku 2032, to jest końcówka roku 2024. Koniec 2024 roku to jest opracowanie STEŚ, które wskazuje Generalnej Dyrekcji i Państwu Polskiemu wariant do zrealizowania i do rozpoczęcia inwestycji, czyli zebrania środków finansowych, wyłonienia w przetargu firmy, która będzie to realizowała i oddaniu drogi do użytku w roku 2032, obyśmy tego doczekali. Bo czekamy, drodzy Państwo, pamiętacie, od lat 70. To może ja powiem coś jeszcze bardzo ważnego, dlaczego już mieszkańcy Białego Boru jechali tak dawno, jakiś czas temu, a Rudy na przykład i Wałdowa nie. Otóż dlatego, że w 2022 roku, w sierpniu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała i wydała taki dokument, jak studium korytarzowe dla inwestycji pod nazwą Budowa Drogi Ekspresowej S5 Ostróda Nowe Marzy A1. I z tego dokumentu wynikało, że korytarz po południowej stronie gminy Grudziądz, oprócz tego zielonego, tak, który biegnie przez piękny Biały Bór, korytarz ten poniżej tego zielonego w bezpiecznej odległości mija nasze miejscowości. Wariant, który się pojawił, fioletowy, wykracza poza granicę korytarza, który został wcześniej wytyczony przez samą Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz Generalna wykracza poza ten korytarz, wprowadzając wariant fioletowy. Więc dlatego protestujemy dopiero teraz. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Zachęcam. Szanowni Państwo, jestem mieszkańcem Wałdowa Szlacheckiego. Nazywam się Zygmunt Zawadka. I jestem mocno zdziwiony, że powstał wariant fioletowy, bo komuś się gdzieś przyśniło, żeby wprowadzić jakiś dodatkowy wariant, nie pytając się nikogo, tylko i prawdopodobnie nikogo w tym terenie nie było, tylko gdzieś ktoś na mapie sobie narysował nowy kolor, nową linię. I dlatego chcę powiedzieć, że nie powinniśmy pozwolić na to, żeby coś takiego powstało, bo podejrzewam, że jeżeli w tej chwili zaprotestujemy i nie damy się manewrować w ten wariant, że uda nam się to wyeliminować, to znowu komuś się przyśni i gdzieś przez tereny zabudowane znowu ktoś wymyśli coś. Bo w międzyczasie, tak jak tutaj pan wójt mówił, od 2010 roku już te projekty były i było tyle czasu, żeby rzeczywiście odpowiednie rozeznanie w terenie zrobić, a nie sobie rysować jakieś linie na mapie. I w międzyczasie wyszła taka sytuacja, że ludzie pobudowali domy i teraz by trzeba było to wszystko rozbierać, bo komuś się coś przyśniło. Powiem wprost, przyśniło się komuś, bo to nie jest normalne działanie. Dziękuję.
Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że na dzisiejszym spotkaniu goszczą nas radni miasta Grodziądza. Jest pan Mariusz Żebrowski z nami, radny miasta Grodziądza. Panie Mariuszu, jakby pan nam się mógł pokazać. Dziękujemy, że pan przybył. Gościmy też radnego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, pana radnego Roberta Malinowskiego. Ważnym jest to, że pan Robert Malinowski zapewne powtórzy słowa, które dzisiaj wybrzmiały jednoznacznie marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję panu za przybycie, ale też dziękuję jako mieszkańcowi Wałdowa Szlacheckiego, Wałdowa Szlacheckiego, tak. To bardzo ważne, że wsłuchują się nasi sąsiedzi, czyli miasto Grudziądz, i wsłuchuje się przedstawiciel marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, ażeby nasz głos był słyszalny w całym województwie. Ja miałem dzisiaj, proszę Państwa, spotkanie poranne z panem wojewodą i nie omieszkałem wspomnieć o tym, że mieszkańcy są przeciwni realizacji tych dwóch wariantów. Usłyszałem jednoznaczną odpowiedź, że po prostu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie słyszała na pewno mieszkańców gminy Grudziądz. I tego się będę trzymał. Natomiast jeszcze raz powtórzę, bądźmy czujni, drodzy Państwo. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy na dzisiejszym spotkaniu, bądźmy czujni. Bo nie wiemy, kiedy te warianty mogą ewaluować. A już się przekonaliśmy, że one w przeciągu, Tomek przypomnił mi, to jest pół roku? Nawet nie. Niespełna kilka miesięcy, one już ewoluowały. Więc trzeba być czujnym i ewentualnie podjąć wszelkiego rodzaju kroki, ażeby te dwa warianty nie zostały wprowadzone w życie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Robert Malinowski, radny sejmiku, zajmuje się w sejmiku ochroną środowiska, więc te tereny zielone, woda, powietrze, gleba, to jest podstawa właśnie naszego bytu. Ale wszyscy mówimy dzisiaj tak samo. Wszyscy mówimy tak samo z tych wariantów, które są przedstawione, są trzy przedstawione, to tylko i wyłącznie wchodzi w grę czerwony. Z tych wariantów na dzień dzisiejszy. Natomiast perspektywicznie dla całego regionu północnego to jest tylko i wyłącznie wariant północny. Ja proponuję przyjąć takie tutaj stanowisko państwa zebranych, które w dość dużej ilości jesteśmy tu dzisiaj, że po pierwsze trzypunktowe, po pierwszy punkt z tych trzech to czerwony. Nie jest doskonały, ale najlepszy z tych trzech. Doskonałym byłby wariant północny, który za kilka lat reguluje całą komunikację w regionie, a również ochroni środowisko północne, droższe na dzień dzisiejszy. No i trzeci, oczekiwałbym tutaj takiego apelu do władz miejskich. Mariusz, ja nie widziałem tego Mariusza gdzieś. Ach, jesteś Mariuszu. Powinniście podjąć uchwałę wzmacniającą ten sygnał. Ja wiem, że to nie dotyczy bezpośrednio terenu administracyjnego miasta, ale dotyczy komunikacji w regionie Grudziądza. Grudziądz tu jest, że tak powiem, największym miastem i ilość samochodów, która za kilka lat będzie jeździła w terenie, w regionie, a no, przyroda jednak jest w tej części Polski, to jednak na terenie warmińsko-mazurskim no, są największe dobra przyrody, które są chronione i tam najwięcej Polacy będą jeździć. Także proponuję już, bo wszyscy mówimy to samo dzisiaj, tu nic nowego nie wymyślimy. Czerwony z tych trzech, co dzisiaj są, na dzień dzisiejszy, bo jutro mogą być inne, a docelowo jednak wariant północny i sygnał w stronę radnych Rady Miasta o wzmocnienie naszego głosu na arenie tutaj ogólnopolskiej, a na pewno na arenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Takie trzy punkciki. Ja jeszcze coś powiem, co wybrzmiało na dzisiejszym spotkaniu i co pan Mariusz Żebrowski też powiedział, że na terenie gminy Grudziądz oraz innych gmin w powiecie grudziąckim mieszkają osoby, które na co dzień pracują, są związane również z miastem Grudziądzem. Więc też byłoby bardzo dobrze, gdyby nasz głos został wzmocniony większym głosem większego samorządu. Działamy na zasadzie naczyń połączonych, nie jesteśmy ze sobą nierozerwalni. Nie możemy też pozwolić sobie na to, aby działać odrębnie. Musimy połączyć nasze siły i działać wspólnie. Ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie z tego, co widziałem? Dzień dobry, Adam Kwaśnik. Jestem mieszkańcem. Chciałbym zadać jedno pytanie. Natomiast pytanie.
Jak to wygląda podmiotowo? Rozumiem, że decyduje generalna dyrekcja, przygotowuje tych materiałów, ale jak to faktycznie wprowadzi do dyskusji? Już pan odpowiada na te pytania, a mianowicie słusznie pan zauważył, że 29 października zeszłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z firmą Trakt umowę na realizację STEŚ-u, gdzie nie ma wskazanego wariantu północnego. Ale to STEŚ wskazuje wariant, który powinien zostać zrealizowany. Żadne inne narzędzie, tylko STEŚ. To, że ktoś nie wprowadził korytarza północnego, o którym wszyscy tutaj mówią, to nie znaczy, że on nie może zostać zrealizowany. Jeszcze raz powtórzę, to, że ktoś mówi, że jest to wariant kosztochłonny, to nie jest argument merytoryczny. Więc to nasz głos społeczny, głos jednostki samorządu terytorialnego, czyli Urzędu Gminy Grudziądz, radnych Gminy Grudziądz, radnych miasta Grudziądza, prezydenta miasta Grudziądza, powinien być słyszalny i powinien wybrzmieć jednoznacznie: wprowadźmy pod obrady czy do dalszych prac studialnych wariant północny, drodzy państwo. Ja przepraszam, bo pewne rzeczy ja wiem i mnie się wydaje, że wszyscy o tym powinni wiedzieć. Ja się bardzo cieszę, że to pytanie pan zada. Podmiotowo to my mamy obowiązek wprowadzić do dalszych prac studialnych wariant północny. I to jest istota. A przy okazji chciałbym powitać i przywitać panią radną Barbarę Dobę, która reprezentuje Starostwo Powiatowe. Jest z nami radna powiatu grudziąckiego, pani Basia Dobek, notabene mieszkanka Wałdowa Szlacheckiego. Także ona też, proszę państwa, reprezentuje w Radzie Powiatu nasz głos, głos mieszkańców gminy Grudziądz. I chciałbym, żebyśmy wszyscy, jak tutaj jesteśmy na tej sali, łącznie z sołtysami, ze stowarzyszeniem, ze starostwem, wskazali ten wariant, o który dzisiaj mówimy, czyli wariant czerwony i wariant północny jako alternatywę. Bo mnie osobiście brakuje tego wariantu. Chcę też podkreślić jeszcze raz, że część mieszkańców gminy Grudziądz strony północnej kilka lat temu wyraźnie wspomniało, że oni nie widzą tego wariantu. Ale jeżeli mamy warianty zielony, fioletowy, które to wyburzają siedliska, gospodarstwa rolne, dzielą pola, niszczą przyrodę, to mamy wariant północny, gdzie nie ma żadnego wyburzenia, proszę państwa. Jeżeli ja jako wójt mam do wyboru wariant wyburzeniowy i wariant bez wyburzenia, to dla mnie mniejszym złem jest wybranie tego wariantu północnego. I ja sobie zdaję sprawę, że to jest niepopularna wypowiedź z mojej strony, ale jest odpowiedzialna. Przynajmniej tak mi się wydaje i utwierdzają mnie w tym mieszkańcy naszej gminy. Także to jest moja taka refleksja na temat wariantu północnego, który może być wprowadzony w każdej chwili do dalszych prac studialnych, jeżeli będziemy jednakowoż jednym głosem wszyscy mówili. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jest wariant czerwony. Bardzo proszę, kto z państwa ma? Dzień dobry państwu, nazywam się Agata Saja, jestem mieszkanką Wałdowa, jestem też przedstawicielem Stowarzyszenia Stukot. Działam w obszarze ochrony zwierząt, jako ochrony przyrody. I chciałam powiedzieć tak. Dla nas bardzo ważną rzeczą jest to, że żyjemy na obszarach, w którym środowisko jest niezwykle istotne, w którym rośliny, zwierzęta to były te elementy, dzięki którym my tu się znaleźliśmy. W związku z tym, ponieważ jest też sugestia Generalnej Ochrony Dróg Krajowych i Autostrad, żeby wziąć pod uwagę walory przyrodnicze, środowiskowe, to myślę, że będzie to dość kluczowym argumentem również dla tego wariantu północnego. Ponieważ przyrody nikt nam nie zwróci. Nikt. I
to jest bardzo istotny element. I wiem, że Stowarzyszenie Ruda Zielona Przystań również w tej kwestii bardzo, bardzo duże nakłady jakby kładzie, żeby to wszystko zorganizować. Szanowni Państwo, ja naprawdę uważam, że jest to ważny element, bo my tu jesteśmy, bo ta przyroda nas tutaj jakby przywiodła do tego miejsca i tym się i musimy się skupić na tym. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Agnieszka Czerwińska. Oficjalnie nie jestem mieszkańcem Budy, aczkolwiek na tym terenie, że tak powiem, funkcjonujemy całą naszą rodziną od kilkunastu lat, a mąż od urodzenia. Ta przyroda, o której tutaj Pani mówiła, za chwileczkę stanie się naszym wrogiem. Jeżeli powstanie ten wariant fioletowy przede wszystkim. Dlaczego? Część z nas to nie tylko ludzie pracujący w mieście. Część z nas ma tutaj swoje pola, gospodarstwa. Wiecie doskonale, tak samo jak ja wiem, że to nie jest super żyzna ziemia. To nie jest pierwsza i druga klasa. I doskonale wiecie, jak wiele wysiłku musimy włożyć w to, żeby z tej ziemi cokolwiek wydobyć. Dla wielu z nas, jeżeli nie jest to jedyny środek utrzymania, to jest to przynajmniej znakomita część dochodu budżetu domowego. Natomiast rzecz polega na tym, że jeżeli powstanie wariant fioletowy, to zamkniemy zwierzęta w trójkącie bez wyjścia. Mamy wprawdzie wilki tutaj, które już zaczęły trzewić troszeczkę stada danieli, jeleni, saren czy innych drobniejszych zwierząt, ale jeżeli zamkniemy te zwierzęta w takim trójkącie, z którego one się nie będą mogły wydostać, bo będą miały z jednej strony autostradę zamkniętą, z drugiej strony tą trasę S5 zamkniętą, bo ja zakładam, że tam będą jakieś bariery energochłonne, tak? Czy w każdym razie nie będzie to łatwe przejście dla zwierząt, tak? I z całą pewnością nie będzie możliwości przebiegania stad po 12-15, bo przecież takie stada się na naszych polach pasą. Po 12-15 danieli, 12-15 sary. Wyobraźcie sobie, że one zaczną się tutaj mnożyć i że one właściwie zrujnują nasze pola. Więc ja bym bardzo chciała, ja kocham tą przyrodę, jestem tutaj, mówię, od kilkunastu lat. Kocham tą przyrodę, kocham te daniele, kocham tego sarniaka, który mi się zagnieździł w zbożu i szczekał na mnie, kiedy podchodziłam zbyt blisko jego leża, tak? Ale w pewnym momencie, kiedy będzie ich tu bardzo dużo, bo nie mają wielu naturalnych wrogów, a sprawa myślę, że to jest zupełnie odrębna rzecz, za moment ta przyroda stanie się naszym wielkim wrogiem, nas rolników. Dziękuję. Tomasz Muchowski, mieszkaniec Wałdowy Szlacheckiego. Mam pytanie odnośnie wzmacniania tego naszego głosu, odnośnie budowy mostu. Czy gmina, tudzież miasto mają instrumenty, żeby partycypować w kosztach budowy tego mostu? Nie mówię, albo chociażby w kosztach projektu, niekoniecznie całej inwestycji. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo mocno wspierać państwo polskie, ale nie stać nas. Nas, mieszkańców gminy Grudziądz, nie stać na to, żeby partycypować w kosztach realizacji tak ogromnego przedsięwzięcia. Tu mówimy o miliardach złotych. A my, drodzy Państwo, naprawdę na terenie gminy Grudziądz ponosimy ogromne koszty, wydatki związane z budową dróg, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, sal gimnastycznych, kanalizacji itd., itd. W związku z tym ja myślę, że drogi panie, pozwólmy państwu polskiemu realizować to, do czego zostało powołane. Inwestycje o charakterze drogi krajowej, drogi szybkiego ruchu, z budżetu państwa, z naszych podatków i myślę, że na tym poprzestaniemy. Ale życzyłbym sobie, żeby gmina Grudziądz była tak bogata jak gmina Kleszczewo, dobrze pamiętam? Kleszczewko? Gdzie mieszkańcy mają darmową służbę zdrowia, mają darmowe przejazdy i tak dalej, i tak dalej. Doprowadźmy do tego, a póki co państwo polskie niech realizuje swoje zadania. I pewnie bardzo bym chciał, radni też by chcieli partycypować w kosztach realizacji tej inwestycji, ale nas najzwyczajniej w świecie nie stać. I od razu państwu powtórzę, że ja chętnie pomogę merytorycznie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale na pewno nie finansowo, bo nas na to najzwyczajniej w świecie nie stać. Drodzy Państwo, przypomniała mi się też jeszcze bardzo ważna rzecz.
W trakcie rozmów podczas pani wypowiedzi przyszło mi do głowy, że warto też poinformować Nadleśnictwo Jamy, na którego terenie znajduje się tenże nasz piękny las, o tym, że taka inwestycja jest proponowana do realizacji. I tutaj prosiłbym panią ze stowarzyszenia o podjęcie kroków, aby powiadomić Nadleśnictwo Jamy. Przypomnę, że to jest instytucja państwowa, w związku z tym pewnie też nie będzie miała, jak powiem, jakiegoś specjalnego wpływu, ale zabrać głos w tej kwestii możemy, wysyłając do nich odpowiednie pismo. Myślę też, proszę państwa, i chciałbym za pośrednictwem kolegi Żebrowskiego wspomnieć o tym, że na terenie miasta Grudziądza znajduje się mnóstwo jednostek wojskowych, które pewnie widziałyby potrzebę realizacji budowy mostu północnego, chociażby z przyczyn obronności. Widzimy, co się dzieje po stronie wschodniej, u naszych sąsiadów. To jest kolejna przeprawa mostowa, która zwiększa możliwości mobilne, obronne naszego kraju. To tyle. Które nawet nie są naszymi mieszkańcami, ale bardzo nas wspierają od samego początku. Są to osoby, które załatwiły nam błyskawicznie z dnia na dzień, tak, spotkanie z posłem Tomaszem Szymańskim. Jest to Grzegorz Turek. Brawa dla ciebie, Grzegorz. Jarosław Gutman, który też nas również wspiera, przewodnik PTTK. I pan Mariusz Żebrowski, który dzisiaj zaproponował nam swoją pomoc i wsparcie historyczne, archeologiczne. Dziękujemy bardzo. Również państwu należą się podziękowania za tak liczny odzew na naszą prośbę. Widać, że nie jest państwu obojętne to, gdzie mieszkamy i chcemy realnie wpływać na nasze życie, po prostu, na nasze życie. Pani przewodnicząca, bardzo proszę. Zrobił. Więc myślę, że tak, że pan sołtys Tomek pomyśli o tym, żeby skontaktować się z Nadleśnictwem i poprosi Nadleśnictwo o wsparcie pismem. I tutaj zasugeruję to, co pani tutaj drążyła, żeby odwrócić kolejność. Jestem z radnymi, większością radnych za tym, żeby tą kolejność zmienić w tej intencji. My już swoją uchwałę intencyjną, przywoływaną już trzykrotnie tutaj, żeśmy wywołali. Myślę, że to nie jest koniec naszego działania, ale skoro mamy tutaj na sali obecnego radnego z miasta Grudziądza, z tego co tu zapamiętałam, panie wójcie, tak, pan Mariusz Żebrowski, to jeżeli mogę prosić pana jako radnego, który jest obecny, żeby albo sam w komplecie z czterema radnymi jeszcze przygotował taki projekt uchwały intencyjnej, prosząc o wsparcie naszej inicjatywy, że jesteśmy tutaj za tym i optujemy, żeby wprowadzić kanał północny z tą przeprawą przez rzekę Wisłę, a ewentualnie i na drugim miejscu, bo dla mnie kolejność ma znaczenie, że jeżeli coś jest na pierwszym miejscu, to znaczy, że to jest ważne. Tak jak pan tutaj sugerował, ten kanał północny, który na początku był, tylko on potem zniknął, prawda? Wiadomo dlaczego, więc jeżeli mogę pana radnego po koleżeństwie prosić, żeby z taką inicjatywą uchwałodawczą wystąpił, to bylibyśmy bardzo wdzięczni. No i idziemy tą drogą, żeby ta współpraca pomiędzy miastem Grudziądzem a gminą Grudziądz układała się jak najlepiej. Czyli to wszystko z mojej strony i właśnie tu pan się zgłasza. Panie Mariuszu, został pan wywołany, zaraz otrzyma pan mikrofon. Dzień dobry państwu. Chciałbym powiedzieć parę słów, bo dzisiaj na spotkaniu, które zostało zorganizowane u pana posła Szymańskiego, już padły
słowa dotyczące uchwały intencyjnej ze strony i mojej, i radnego Napolskiego, którego tutaj niestety nie ma, i że ta sprawa została przeforsowana. Nie rozmawialiśmy jeszcze o wariancie północy, tak szczerze mówiąc, ja jestem trochę zdziwiony tym faktem, że ten wariant północy zniknął ze studium, bo przecież on funkcjonował i miesiąc temu jeszcze toczyła się dyskusja na jego temat. I nagle pojawia się informacja, że to jest jakaś sprawa już zamknięta całkowicie. Natomiast patrząc tutaj na te warianty, o których rozmawialiśmy 10,5 dni, no to jest dla mnie jasne i logiczne, oczywiste, dlatego sam zaoferowałem się, że popracuję nad dokumentacją konserwatorską, tak żeby sprawdzić możliwości do zablokowania tego niezbyt szczęśliwego chyba rozwiązania, które się wybija parę kilometrów wcześniej. To jest ta sprawa. Kolejna sprawa. Nie bardzo rozumiem właśnie ten pośpiech cały przy realizacji, bo tak jak dzisiaj wspominałem, tak? Jestem częstym gościem na 16, więc widzę, jak posuwają się prace, jak wyglądają prace w tej chwili w Witwajdach, jak wygląda węzeł Ostróda, no i widzę, w jakim stanie są wycinki przygotowane już ponad dwa lata temu w Wiławie. Więc cała procedura budowy te piątki, no wydaje mi się, że chyba to całe założenie jest trochę absurdalne. Ale to jest tylko moje zdanie w tej chwili, przypominając się temu, co się dzieje na tych placach budowy. Natomiast padły już takie słowa. Nie sądzę, żeby ktokolwiek miał cokolwiek przeciwnego, jeżeli chodzi o Radę Miasta Grudziądza. I zakładam z góry, że jeżeli taka uchwała wejdzie, a zakładam, że wejdzie, zostanie przegłosowana jednogłośnie. Nie słyszałem żadnych głosów przeciwnych, tak jak już wspomniałem, miesiąc temu jeszcze rozmawialiśmy o tym temacie. Więc jestem tutaj też troszeczkę, można powiedzieć, tak, zdecydowana sytuacja, że nawet coś takiego nam znika z dokumentów. Dziękuję. Zachęcam do zadawania pytań. Czy ktoś z Państwa by chciał jeszcze zabrać głos, bo jeżeli nie będzie już pytań, to będziemy kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie.